Trudno w to uwierzyć, ale Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich świętowało właśnie swoją 25. rocznicę działalności, a swój jubileusz obchodzili w Nyskim Domu Kultury. Przemiany ustrojowe, jakie przewinęły się przez Polskę na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, pozwoliły na rozwój podmiotów i instytucji, które dotychczas nie miały szans na legalną działalność. I tak w 1988 roku we Wrocławiu powstało Towarzystwo Miłośników Lwowa, które później poszerzono o drugi człon nazwy, to jest i Kresów Południowo-Wschodnich. Chwilę później swoją działalność rozpoczął Nyski Oddział, który właśnie świętował swój jubileusz 25-lecia. Na scenie będzie, w ogóle uroczystość będzie podzielona na dwie części. Będzie część uroczysta, gdzie będzie przemawiał pan prezes oddziału Stanisław Maćków. Potem nastąpią wręczenie medali i odznaczeń dla osób zasłużonych dla towarzystwa, a później będzie część muzyczna. Wystąpi zespół Słoneczne Rytmy z Wrocławia z programem lwowskim. Spotkanie nie mogło się również obejść bez okolicznościowego występu prezesa Nyskiego Oddziału, który przybliżył jego funkcjonowanie. Zebrano delegację od przyszłych członków, przygotowano pierwszy lokum na siedzibę oddziału, który znalazł się obok zdewastowanego gmachu teatru bliźniaczych domach w siedzibie klubu Przedsiębiorstwa Ruch przy ulicy Wolnowej. Sporym entuzjazmem cieszyło się również przemówienie rektora Uniwersytetu Opolskiego Stanisława Niciei, który przybliżył zebranym minione czasy. XX wiek, proszę Państwa, jego pierwsza połowa to był wiek okrutny, wiek potworny. Cywilizacja ludzka, która ma kilkanaście tysiącleci rozpoznanych, zawsze się ludzie między sobą bili, zawsze były wojny, mordowali się, jeden drugiego napadał. I dzisiaj toczą się wojny. W Afganistanie, gdzieś tam w Syrii, gdzieś na Ukrainie coś zaczyna. Ale to, co się zdarzyło w pierwszej połowie XX wieku, to rzecz była apokalipsa. Dwie potworne wojny. Pierwsza, która pochłonie 24 miliony ludzi. Wydawało się, że jest największą, bo się wielka wojna. Nie wiedziano, że przyjdzie za jakiś czas druga wojna, która pochłonie 54 miliony ludzi. Gdzie się stworzy fabryki do zabijania ludzi. Oczywiście na scenie nie zabrakło również lwowskich piosenek, występu kabaretów, teatru, a także skeczy. A w ostatnich latach II wojny światowej i zaraz po niej historia tak się potoczyła, że na tak zwane ziemie odzyskane zsyłano deportowanych ludzi ze wschodu, którzy w zniszczonych miastach i wsiach musieli zaczynać wszystko od nowa. Ogromna większość mieszkańców ma pochodzenie wschodnie, to są ludzie w jakiś sposób z Lwowem związane, dlatego że tak też to miasto ma taką magiczną moc. Sama nazwa Lwów, miasto Lwa, jest szczególnie ważna dla mieszkańców Nysy, miasta, powiatu nyskiego ze względów historycznych. Tutaj na tych terenach mieszkają ludzie pochodzenia właśnie wschodniego, dla których to miasto ma jeszcze duże znaczenie osobiste. Z Nyskiego Domu Kultury dla Regionalnej Telewizji Opolskie Tomasz Perfikowski.